Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję najnowszej myszki firmy SteelSeries. Jest to Rival. Rival jest to mysz optyczna, dostępna w tej chwili za około 200 zł. Ten model charakteryzuje się tym, że ma na pokładzie bardzo precyzyjny sensor optyczny Avago 3310 o maksymalnej rozdzielczości 6500 dpi. Tak więc powinien zadowolić nawet najbardziej wybrednych graczy. Przyjrzyjmy się teraz samej myszce. Akurat w tym przypadku myszka nie ma oplotu na kablu, natomiast co do samego Rivala, jak widzicie, jest to naprawdę duża myszka. Jest także dość wysoka i jest profilowana pod gracza praworęcznego, natomiast to profilowanie, jak widzicie, jest dość delikatne. Tak to wygląda, myszka lekko opada na prawą stronę i także jest troszeczkę wygięta. Ta strona idzie na lewo, natomiast przód skierowany jest na prawo. Natomiast jak mówiłem, to profilowanie jest bardzo delikatne. Jeśli chodzi o przyciski główne, to praktycznie nie posiadają one żadnego profilowania pod palce. Tą myszkę chwyta się naprawdę pewnie, ponieważ po pierwsze mamy takie fajne, miękkie tworzywo na głównej części myszki, a po bokach, zobaczcie, mamy gumowane powierzchnie, bardzo szorstkie, dające naprawdę pewny chwyt tej myszki. No i też myszka poza tym ma naprawdę świetne ślizgacze, jak na SteelSeriesa przystało, najwyższej jakości teflon, są naprawdę bardzo, bardzo gładkie. Zobaczcie, na podkładce zapewniają ruch myszce bez najmniejszego oporu. I oczywiście mamy tutaj też sam sensor optyczny. To by było na tyle, jeśli chodzi o warstwę tą wykończeniową. Za chwilę powiem też Wam o przyciskach, o podświetleniu. Natomiast co warto jeszcze wiedzieć, poza świetnym, wydajnym i precyzyjnym sensorem optycznym, ta myszka też pozostałe parametry ma świetne. Częstotliwość próbkowania to 1000 Hz, tak więc opóźnienie tej myszki to 1 milisekunda. Mówiąc jak najprościej, ta myszka reaguje tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Co oczywiście przekłada się na wyniki w grach. Przyspieszenie myszki to 50G, też bardzo wysokie, ponieważ w wielu myszkach dobrych spotyka się 30G, czasami jest to 20G. 50G spotyka się tylko w topowych, najlepszych myszkach. Natomiast śledzenie powierzchni wynosi 200 IPS-ów na sekundę. Też bardzo dobry parametr. Należy także wspomnieć o przełącznikach pod przyciskami. Tutaj SteelSeries zastosował swoje autorskie przełączniki, które prawdopodobnie chyba dopiero w Rivalu zostały wykorzystane jako w pierwszej myszce. Teraz zapewne będą już montowane w każdej myszce nowej SteelSeriesa. Są to przełączniki, które według deklaracji producenta wytrzymują aż 30 milionów kliknięć. Jest to bardzo, bardzo dużo. Jest to niewiele mniej niż przełączniki w klawiaturach mechanicznych, gdzie wynosi to 50 milionów klików przy przełącznikach Cherry MX. A więc taka myszka po prostu powinna pracować przez długie, długie lata wręcz gry. Ok, może teraz jeszcze słowo o podświetleniu. Jak widzicie, podświetlony mamy znaczek SteelSeriesa oraz rolkę myszki. W tej chwili mam ustawione pulsujące, oddychające podświetlenie w kolorze zielonym. Kolorów do wyboru mamy prawie że nieskończoną ilość, ponieważ jest to 16,8 miliona kolorów. Dlatego każdy może dopasować sobie kolor do własnej preferencji. Może być to właśnie taki efekt pulsujący lub efekt stały. A jeśli ktoś nie lubi podświetlanych myszek, może w opcjach to wyłączyć. Do zarządzania służy program SteelSeries Engine w wersji 3, to też zobaczycie za chwilkę. I możemy tam bardzo, bardzo łatwo skonfigurować wszystkie parametry myszki. Co jeszcze musicie wiedzieć? Z tyłu mamy taki tag. Jest tu napis Rival. Jest także w komplecie z napisem SteelSeries. Taki tag, moi drodzy, w łatwy sposób można wyjąć i zastąpić go drugim z zestawu. A co jest najlepsze? Można już pobrać ze strony SteelSeriesa wzory do drukarki 3D. Jeśli ktoś dysponuje lub zna kogoś taką drukarką, może sobie po prostu wrzucić taki projekt i wydrukować tutaj na przykład swój nick, swoje imię. Wtedy taka myszka będzie tylko nasza, będzie indywidualna, będzie po prostu skustomizowana do granic. Jeszcze rzecz bardzo ważna, czyli przyciski tej myszki.
Od razu posłuchajcie sobie, jak pracują przycisk prawy, lewy, główne przyciski. Cicho i kulturalnie. Działają praktycznie na całej swojej powierzchni. No zobaczcie, aż dotąd. Ok, jeszcze pokażę Wam, jak chodzi sama rolka. Jest gumowa, kręci się bardzo lekko, jednak z wyczuwalnym oporem. To jest fajne i pracuje tak jak u przycisk. Również bardzo cicho, kulturalnie. Tutaj w środku mamy taki mały przełączniczek DPI. Ustawienia DPI mamy dwa, ale moim zdaniem jest to wartość idealna, ponieważ jeśli mamy w niektórych myszkach po 5, nawet 6 różnych wartości DPI, szczerze mówiąc, po co to komu? Ja na przykład ustawiam sobie niskie DPI do pracy w Windowsie, jakieś wyższe do gier. Jeden klik i mamy drugie DPI. To jest bardzo fajne. Natomiast z drugiej strony, zobaczcie, mamy dwa naprawdę duże boczne przyciski, których używa się po prostu rewelacyjnie. Szczególnie tego z tyłu. Zobaczcie, jeśli położę dłoń, kciukiem sięgamy bez problemu ten, a do tego musimy wyprostować kciuk. Idealnie dla mnie jest położony ten przycisk z tyłu, natomiast do przedniego też mam dobry dostęp. Pokażę Wam to tak. Zobaczcie. Też działają dość cicho, przy tym działają bardzo, bardzo lekko. Korzysta się z nich naprawdę fantastycznie. No jak widzicie, nie mamy tutaj żadnych dodatkowych przycisków poza tymi podstawowymi. Rzućcie jeszcze okiem, jak to podświetlenie zachowuje się w ciemnościach. A tak wygląda konfiguracja Rivala poprzez SteelSeries Engine w wersji trzeciej. Bez problemu zaprogramujemy wszystkie przyciski myszki. Możemy ustalić także podświetlenie, osobno dla znaczka SteelSeriesa, a osobno dla rolki myszki. Podświetlenie może być stałe lub oddychające. Możemy ustalić także sekwencje zmieniających się po sobie kolorów. Dwa zegary po prawej stronie panelu konfiguracyjnego służą do ustawiania DPI myszki. Mamy dwie wartości. Kolejna opcja to Acceleration Deceleration. Pozwala ustalić tempo rejestrowanych przez myszkę ruchów. Natomiast opcja Angle Snapping jest to wygładzanie ruchów myszki. Ostatnia opcja to wybór częstotliwości próbkowania. Najwyższa to 1000 Hz. Myszka nie miała żadnych problemów z akceleracją wsteczną, natomiast częstotliwość próbkowania jak najbardziej się zgadza z tym, co podaje producent. Kolejny test pokazał także wysoką precyzyjność sensora myszki. A teraz odrobina testów praktycznych. Gramy w Sniper Elite V2. Yeah!
Boje, zubije. Ok, moi drodzy, widzieliście już, jak ta myszka sprawdza się w testach syntetycznych, praktycznych. Dowiedzieliście się o niej naprawdę sporo. Może jeszcze powiem o wadach, czyli o tym, co mi się rzuciło w oczy w trakcie testów. Co do samego sensora nie mam zastrzeżeń, natomiast pewnie jak zobaczycie, ten materiał przy takim intensywnym użytkowaniu troszeczkę miejscami się wyciera, ale jest to normalne w przypadku takiego wykończenia. Jednak jest to dużo lepsze wykończenie niż na przykład błyszczący plastik. Dlatego to jest normalna rzecz i trzeba się z tym pogodzić, że to się będzie wycierać. Druga rzecz, no cóż, niektórzy wolą kabel w oplocie, tutaj akurat T-Series z tego oplotu zrezygnował. No i kabel mamy zwyczajny, dwumetrowy. Też ta myszka nie ma żadnych ciężarków, ale jak dla mnie jest dobrze wyważona, waży około 120 gram. Tak więc w tej kwestii jest ok. No i szybciutkie podsumowanie. No cóż, T-Series Rival, myszka, na którą wiele osób czekało. Myszka moim zdaniem prawie że idealna. SteelSeries wypuścił produkt bliski ideału. Ta myszka praktycznie nie ma wad. Ma bardzo dobry, precyzyjny sensor. Jest bardzo wygodna, jest duża. Wygląda fajnie. Jest to myszka dla osób ceniących sobie prostotę. Nie ma żadnych zbędnych przycisków. Nie ma też żadnych dziwnych kształtów. Myszka po prostu, która ma być wygodna i funkcjonalna. I taka właśnie jest. Płacąc 200 zł za taką myszkę, myślę, iż robimy dobry interes. Dlatego SteelSeries Rival ode mnie osobiście dostaje najwyższą ocenę i jest produktem godnym polecenia. Więcej o tej myszce, o wrażeniach z testów poczytacie sobie w recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was także na nasze forum. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!